Gotowanie jest sztuką, ale nasz konkurs kulinarny to bardziej sztuka wojny. Dziś nasz krytyk kulinarny oceni pracę młodych kucharek. O, nasza krytyk znalazła coś wyjątkowo interesującego. To nasz nowy kanał, Wuhu! Kliknij link w opisie, żeby znaleźć najlepsze filmiki i najwspanialsze pomysły. Nie zapomnij subskrybować. Spróbuj tej pysznej, kwiatowej galaretki. Aby ją przygotować, potrzebna Ci będzie miska i łyżeczka. Dodaj łyżeczkę żelatyny i łyżeczkę cukru. Teraz łyżeczkę kwasku cytrynowego do smaku. Dodaj wodę do mikstury. Mieszaj, aż wszystkie składniki dokładnie się połączą. Zostaw do zastygnięcia. Będziesz potrzebować kolejnego pojemnika. Dodaj łyżeczkę żelatyny. Zalej ją wodą. Weź barwnik spożywczy i wodę. Wlej mleko do miski. Dodaj kilka kropli barwnika spożywczego. Mieszaj, aż uzyskasz jednolity kolor. Weź słomkę i nożyczki i przednij końcówkę pod kątem. Zbierz trochę kolorowego mleka słomką i delikatnie przebij nią powierzchnię zamrożonej galaretki. Postaraj się, żeby farba się nie rozprysła. Przebij ją tak kilka razy. Wlewaj mleko do środka. Powinien wyjść Ci taki kwiat. Teraz potrzebny Ci będzie talerz. Przykryj nim miskę. Odwróć talerz. W efekcie otrzymasz piękny deser. Przyozdób talerz kwiatami. Zaserwuj deser sędzinie. Wygląda ciekawie i ładnie pachnie. A jak smakuje? Całkiem nieźle. Spróbuj mojego pięknego i odświeżającego napoju galaretkowego. Aby go przygotować, potrzebny Ci będzie prostokątny pojemnik. Wsyp łyżeczkę żelatyny. Zalej ją do połowy wodą. Dobrze wymieszaj. Dodaj kilka kropli barwnika spożywczego. I znów wymieszaj, żeby masa miała jednolity kolor. Zrób różnokolorowe galaretki. Kiedy zastygną, weź ostry nóż i pokrój je w kostki w taki sposób. Weź słoik. Włóż do niego warstwę czerwonej galaretki. Teraz włóż warstwę niebieskiej galaretki i żółtej. Wlej Sprite'a do słoika. I włóż świeże owoce, na przykład plasterek limonki i truskawkę. Zamknij wieczko ze słomką. Napój jest gotowy. Zaserwujmy go. Co mówi krytyk? Nie jest zły. Daję mu 3. To był dość łatwy wybór. I kucharka, która przygotowała kwiatową galaretkę, wygrywa. Jak na razie wynik to 0-1. Przejdźmy do kolejnego etapu. Spróbuj moich słodyczy. Nie, spróbuj moich! Zacznijmy od ciasteczek. Potrzebujesz kulki surowego ciasta. Połóż ją na papierze do pieczenia. Pokryj ją folią spożywczą. Rozwałkuj ją. Zrób taką płaską porcję. Usuń folię. Użyj szklanki, żeby wyciąć kulka z ciasta. Usuń nadmiar. Używając nakrętki, odciśnij małe kulka w środku w ten sposób. Teraz weź woreczek strunowy i cytrusowe cukierki. Włóż je do woreczka. Za pomocą wałka do ciasta pokrusz je na małe kawałeczki. Delikatnie włóż je do otworów w ciasteczkach, używając łyżeczki. Przełóż papier z ciasteczkami na blachę do pieczenia. Włóż ją do piekarnika. Wypiecz je w 150 stopniach. Kawałeczki cukierków roztopią się, a kiedy ostygną, w środku powstanie piękna tafla. Jak smakuje ciasteczko? Bardzo ciekawi mnie to nadzienie i sprawia, że chcę zjeść więcej. Jaką niespodziankę przygotuje dla mnie druga kucharka? Babeczki? Do przygotowania ich będą Ci potrzebne 3 gotowe babeczki z polewą. Teraz weź ciasteczko Oreo. Podziel je na pół. Przyczep połówki do babeczki, żeby wyglądały jak uszy. Właśnie tak. Dodaj oczy z cukierków i źrenice z gwiazdek. Zrób buzię z okruszków. Pierwsza babeczka jest gotowa. Do drugiej będzie Ci potrzebna kolorowa posypka i pianka. Przetnij piankę w poprzek, żeby powstały trójkąty. Zanurz w posypce. Doczep trójkątne uszy. Zrób to samo, co przy pierwszej babeczce.
Teraz trzecia babeczka. Zanurz ją w cytrynowej posypce. Przyczep dwie połówki ciasteczka w taki sposób. Wlej czekoladę do rękawa cukierniczego i narysuj nią paski i oczy, żeby powstała pszczoła. Dodaj czerwoną buzię i różowe policzki. Świetnie! Ta trójka babeczek na pewno zaskoczy sędzinę. To taki ciekawy zestaw. Ogłaszam, że mistrzyni babeczek wygrała tę rundę. Teraz wynik to 1-1. Przechylmy szalę wygranej na moją stronę, sędzino. Poczekaj, aż spróbujesz mojej następnej potrawy. Smacznych ciastek Cake Pops. Do przygotowania ich będzie Ci potrzebny woreczek strunowy i ciasteczka Oreo. Włóż ciasteczka do woreczka. Rozkrusz je wałkiem do ciasta. Wsyp do miski. Zagotuj i dodaj skondensowane mleko. Wymieszaj, aż uzyskasz jednolitą masę. Uformuj w kształt takiej kulki. I nadziej kulkę na drewniany patyk. Zrób więcej cake popsów i przygotuj białą polewę. Podgrzej ją i pomieszaj. Zanurz cake popsy w polewie. A teraz w posypce. Kiedy czekolada zastygnie, nałóż pod cake popsy foremki. Zawiąż kilka cake popsów jaskrawą wstążką. Zaserwuj. Ciekawe. Muszę porównać je z przysmakami drugiej kucharki. Czas na tosty. Żeby je przygotować, odetnij kawałek folii aluminiowej. Zegnij na pół. Na jednej stronie narysuj serce markerem. I buzię na drugiej. Wytnij kształty nożem do kartonu. Teraz weź kawałek chleba tostowego i owin go folią w taki sposób. Włóż do tostera. Wybierz inny obrazek do drugiego tosta. Włóż do tostera. Poczekaj, aż tosty się zarumienią. Usuń folię i połóż chleb na talerzu. Wlej czekoladę do rękawa cukierniczego. Ostrożnie obrysuj kontury. Dorysuj szczegóły. Przyozdób tosty owocami i czekoladą. Spróbujmy ich. Wygląda na to, że sędzina nie jest zadowolona. Może skórka od tosta była za mocno przypieczona? Bez dwóch zdań. Cake popsy wygrywają tę rundę. Teraz wynik to 2-1. Bycie krytykiem kulinarnym to niełatwa robota. Bitwa jest w toku. Do następnego pomysłu będzie potrzebny Ci owoc pomarańczy. Podziel go na trzy takie części. Zrób nacięcia na skórce jednej części. Wytnij ze skórki drugiej części kilka takich okręgów. Włóż kółka w nacięcia. Użyj patyczka, żeby zrobić w skórce dwie dziurki. Włóż do nich kawałki czekolady. To będą oczy. Teraz weź środkową część pomarańczy i delikatnie wytnij z niej miąższ. Zrób trójkątne nacięcie w krawędzi skórki. Wytnij łapę. Zrób dwa nacięcia z drugiej strony i wciśnij w nie głowę misia. Połóż misia na talerzu i weź pokrojone owoce. Wypełnij nimi brzuch misia. Udekoruj go. Jest taki śliczny! Teraz weź gotowe ciasto z bitą śmietaną. W osobnej miseczce wymieszaj śmietanę z pomarańczowym i czerwonym barwnikiem spożywczym. Zrób więcej kolorów. Wyłóż je na paletę. A teraz zacznij tworzyć. Narysuj kontur pomarańczowym kremem. Rozsmaruj go na cienką warstwę na powierzchni ciasta. Zrób głowę i ramiona. Teraz weź żółty krem i zrób włosy. Zróbmy kręcone włosy do ramion. Wycieniuj twarz i szyję ciemniejszym kremem. Zrób czerwone usta. Niebieskim kremem zrób koraliki i kolczyki. Teraz weź rękaw cukierniczy z płynną czekoladą. Narysuj kreski na oczach. Narysuj brwi. Podkreśl jej loki. Przyozdób ciasto kwiatami. Cukiernicze arcydzieło jest gotowe. A teraz weź czekoladowe guziczki. Roztop je. Pokryj duży, płaski talerz folią spożywczą. Namaluj taki kleks na folii roztopioną czekoladą. Weź miskę i odwróć ją.
Połóż na niej czekoladowy kleks. Usuń kleks, kiedy czekolada zastygnie. I włóż do środka owoce. Koktajl witaminowy jeszcze nigdy nie wyglądał tak apetycznie. Ale to nie wszystko. Połóż garnek z rączką na gazie i wsyp do niego cukier. Dodaj szklankę wody. Poczekaj, aż się zagotuje. Cały czas mieszaj masę, aby nie uformowały się grudki. Teraz wlej karmel do miski. I zanurz w nim truskawki na patyczkach. Zanim je zaserwujesz, udekoruj patyczki wstążką. Karmelowe truskawki są takie apetyczne! W końcu wielki finał! Kto powinien wygrać? To ciężka decyzja. Wszystkie słodycze były pyszne. Koniec końców remis. Wygrywa przyjaźń. A ciasto wezmę ze sobą. Podobały Ci się nasze kulinarne wskazówki i triki? Która kucharka zasłużyła na wygraną, a która nie? Daj nam znać w komentarzach. Daj nam kciuk w górę i subskrybuj nasz kanał, aby znaleźć więcej przydatnych filmików. Kliknij ikonę dzwonka, żeby być na bieżąco z tym, co najlepsze i najnowsze na kanale Trum Trum.